Czy świerkonika ma szansę przeżyć w donicy? Tak, i pokażę to wam na naprawdę ekstremalnym przykładzie. Jak wiecie, od dziecka jestem związany z roślinami i zimą takie koniki są naprawdę ciekawą ozdobą przed domem. Gorzej jak się o nich zapomni i przypomni się przed październikiem. Chyba nie opłaca mi się je chować. Widać, że ta konika no nie zdradzi sobie może super dobrze, ale nadal jest ozdobiona jak na Wigilię, co jest ewenementem. Ona sobie doskonale poradziła, nie była przesadzana ani nic. Fakt, trochę przysycha i tak dalej. No i nie radziłbym mimo wszystko jej zapominać, ale jest naprawdę nieźle jak na rok. Bez podlewania. Podlewało się to, co padało. Akurat pada. Dlaczego nie umarła? Przede wszystkim drenaż. Wszystko, co było za dużo podlane, wylatywało. Pamiętajcie o drenażu. I